4 września wspólnie z rówieśnikami przygodę ucznia starszaka rozpoczął Igor. Czwartoklasista nie może już się doczekać lekcji fizyki i chemii. No na pewno się zmieni, bo będą lepsze zajęcia i będzie przyjemniej, mam nadzieję. W szkolny rejs wypłynęli także świeżo upieczeni pierwszoklasiści. Fajna klasa. Fajna tajni. I fajne dzieci są. Fajny. Czy jesteś zadowolony? Tak. Okazało się, że mamy tych marynarzy całkiem sporo. Marynarze nieprzypadkowo, ponieważ my też część zająć robimy sobie na przyczycach w ośrodku harcerskim, także oni się też tam wdrażają w takie swoje umiejętności. Klasy nasze są bardzo małe, bo mamy uczniów do 4 uczniów w klasach autystycznych i do 8 w klasach z wadami słuchu, ale to jest specyfika takiej szkoły, która właśnie specjalnie została utworzona dla dzieci, które mają orzeczenie o kształceniu specjalnym, ale są równocześnie w normie intelektualnej. Szkolną przygodę dzieci rozpoczęły w kompleksowo wyremontowanej przestrzeni. Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 2 kosztowała ponad 4 miliony złotych. Inwestycja została zrealizowana dzięki pozyskaniu wysokiego dofinansowania ze środków rządowych. Nowy rok szkolny we wszystkich bytomskich placówkach oświatowych zainaugurowało łącznie 15,5 tysiąca uczniów, w tym prawie 1200 pierwszoklasistów.